Hej! Witajcie, smacznego i heja, hej, hello, ludzie! Z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, profesor Layton i tajemnicza wioska. Jesteśmy tutaj u Wolverina, czy jego tam można inaczej nazwać? Jesteśmy tutaj u... no... Łakosza, smakosza, łakosza, tego... Wielojada, grubasa, malutkiego, dobra. Chodząca lodówka, jak powiedział ten kucharz. W dzisiejszym odcinku, kiedy wyjdziemy z tych drzwi, zobaczymy coś niesamowitego. Będzie fajna cutscena, jedna z najlepszych cutscenek, jeżeli nie najlepsza w tej grze. Dlatego chciałem to mieć na początku osobnego odcinka. Więc wychodzimy. Wychodzimy. O mój Boże, profesorze. To nie tak, że to śledztwo mnie nudzi. Ale jest już tak późno, jestem taki zmęczony. Naprawdę jest późno. Chodźmy zdać raport wszystkim w willi i wracajmy do łóżka. Wszystko załatwimy jutro. Albo resztę załatwimy jutro. Profesorze, proszę patrzeć tam! O mój Boże, to Ramon! I ten brodaty koleś! Nie! Oh my god! Co to było? Tak, to była fajna ucieczka brodatego porywacza. Nie wygląda tak groźnie, jak można by się spodziewać. To jest fajne. Lubię tą postać, tak z designu i tak dalej. I ta scena jest bardzo fajna, ta ucieczka. Dobrze, w każdym razie. O nie, zgubiliśmy go! Luke, czy widziałeś to samo, co ja? To naprawdę był Ramon, prawda? Czy to oznacza, że porywacz zabił Ramona? Aha! Wiesz co, Luke, myślę, że powinniśmy wrócić do miejsca porwania Ramona. Porywacz powinien zostawić tam przynajmniej jakąś poszlakę, czy coś takiego, rozumiesz? Tak, rację ma pan, profesorze. No to wróćmy. Tyle miejsc musieli przejść. To już mieliśmy przecież. Ma pan rację, profesorze, powinniśmy tutaj sprawdzić, co tutaj znaleźć. Profesorze, proszę popatrzeć na to. Mam poszlakę! O mój Boże, znowu to samo. Wygląda identycznie jak ten przedmiot, który znaleźliśmy na miejscu zbrodni Willi Reinholdów. Czy to oznacza, że ten człowiek był odpowiedzialny za obydwie zbrodnie? Być może, ale jak na razie najwyższym priorytetem jest złożenie raportu Lady Dali. I reszcie. No wróćmy do willi, do dworu, Luke. Czwarty rozdział zakończony. No to było fajne. Chociaż, nie, to był chyba jak na razie najdłuższy rozdział. Trwał około... chyba trochę więcej niż godzinę. Po tym jak byliśmy świadkami porwania Ramona, profesor i Luke postanowili wrócić do willi, żeby złożyć raport. Do willi, dworu, jak to kto chce nazywać. Hej, mamy naprawdę pilne wiadomości! Ramon został porwany! Co? Kto? Jak? Czy musimy poinformować madam? Madam! Stało się coś okropnego! A więc mówisz, że Ramon... został... został... Jakby tu przetłumaczyć, cholera? Został zaangażowany albo zamieszany w jakąś taką foul play? Jak, w tej chwili nie pamiętam, co to znaczy. Jakąś taką dziwną gierkę czy coś takiego? Jakąś fałszywą grę, coś takiego? Nie wiem. Nie możemy być tego pewni, więc... Może miała na myśli, że nie żyje czy coś takiego. Nie możemy być tego pewni, ale w każdym razie w tej chwili czas jest najważniejszy. Musimy zorganizować tym... poszukiwania, żeby go odnaleźć, żeby znaleźć jego lokację. Lokację jego pobytu. Panie Layton, co to ma wszystko znaczyć? Dlaczego chce pan... dlaczego chce pan wprowadzić całe miasto w niepokój?
Sytuacja nagle się zmieniła, inspektorze. Widzieliśmy, jak Ramon został porwany w mieście. Martwię się, że... To może być seryjny morderca w to zamieszany. Naprawdę powinniśmy pójść do Saint Mister i zorganizować poszukiwania. Panie Layton... Ostatnim razem, kiedy sprawdzałem, to była moja sprawa, nie twoja. Poza tym jest za późno, żeby w ogóle zacząć poszukiwania. Zaczniemy poszukiwania dopiero rano. Nie mamy czasu na debatę, czy wyrzucić mieszkańców z łóżka, czy nie. Jeżeli się nie pośpieszymy, biedny Ramon może... Pep, wszyscy! Coś się niesamowitego się stało! Szczerze, Matthew, nie możesz widzieć, że jesteś zajęty? Co to jest? Albo, co to jest? Bardzo mi przykro, madam, ale to Ramon, on wrócił! Wrócił, ale... Jak to możliwe? Tak, potem kiedy profesor nas odwiedził, pomyślałem, że pójdę do sklepu, żeby coś kupić. Dlaczego pytasz? O co tutaj chodzi? Co się tutaj dzieje? No to masz, Layton. A teraz może nareszcie zostawisz pracę detektywistyczną detektywowi, albo inspektorowi. Ale widzieliśmy go! Widzieliśmy to na własne oczy! Ramon, nie pamiętasz tego wszystkiego? Starczy tego, Luke. Ale przecież on... Bardzo mi przykro, inspektorze Chelmie. Wygląda na to, że było ciemno, musiałem się pomylić z tym, co widziałem. Teraz mi proszę wybaczyć, to był długi dzień. Wydaje mi się, że... że pójdę na mały odpoczynek. Zgadzam się z tym. Nie potrzebuję przemęczonego, niewyspanego uczonego, który będzie tutaj wprowadzał miasto w panikę. No dobrze, dobranoc wam wszystkim. Na razie. Pogadajmy jeszcze z Gordonem, skoro on jest jedynym, który tu został. Nie wiem dlaczego, ale obojętnie jak dużo próbuję, nie mogę znaleźć żadnej specjalnej osoby dla mnie. Powiedz mi, profesorze, jak taki elegancki dżentelmen jak ja może znaleźć dla siebie dziewczynę? Może dlatego, że nie mogę sobie poradzić z tym puzzlem? Czy coś takiego, nie wiem. Nie chcę spędzić całego życia na tym, na rozmawianiu z pluszowymi zwierzakami. Może zacząłbyś od schudnięcia. Też przy tym jestem. Ej, to jest fajna zagadka. Tutaj musimy złożyć tą kartkę tak jakby w jeden Kurczę, zapomniałem polskiej nazwy takiego łatwego słowa. Nie kwadrat, tylko prostokąt. Prostokąt. Musimy to złożyć w prostokąt, właśnie. Musimy uciąć w dwóch miejscach. Jak myślicie, gdzie? Oczywiście. Tutaj musimy uciąć. I... tutaj. Prawda? Nie. Spróbujmy, może zadziała. Niestety nie. Ale gdzieś tutaj musimy uciąć. Gdzie mamy uciąć? Czy mamy uciąć tylko w jednym miejscu? Czy mi się pomyliło i nie musimy w dwóch miejscach, tylko w jednym uciąć? Bo tak to ma sens. A. No. I teraz będzie... Te dwa będą tu. To będzie tu, a te dwa będą tu. No. Zmyliło mnie to, że musiałem zrobić dwa cięcia. Ale jednak zrobiłem dwa cięcia. Jep, gotowe. Yay! We got it! We got it! We did it! Mój Boże. Did it, Dora. Super. To jest piękna bajka dla dzieci. Okej, okay. Czyli wszystko tutaj załatwione. Możemy pójść... się wyspać. Ej, Matthew, co tam u ciebie? Inspektor Chelmie i madame już poszli, przygotowują się na noc. Ramon coś tam z kawą robi. To był naprawdę trudny dzień, profesorze. Był naprawdę mocny i bardzo trudny dzień.
Spróbuję odpocząć i niech pan to samo zrobi. Dobranoc, profesorze. Na razie. Mój stary, dobry przyjacielu. Lubię Matthew. Jestem ciekaw, czy naprawdę się pomyliliśmy z tym, co widzieliśmy. Nie, to zdecydowanie był Ramon. Kiedy go widzieliśmy... Nie było ani chrzty życia w nim. Może stracił przytomność, ale... To nie wytłumacza dlaczego i jak wrócił. Tak szybko i cały i zdrowy. I tylko jedną godzinę później. Jeszcze dziwniejsze jest to, dlaczego niczego nie pamięta. To takie pomieszane i dziwaczne, plus to, że Ramon... Wygląda na to, że Ramon nie był jedynym. Dużo osób robiło to te same doświadczenia. W każdej innej wiosce wpadłoby się w panikę z takiego powodu, ale Saint Mister jest inny, tak? To chciałeś powiedzieć? Tak, to takie dziwaczne. To wszystko jest takie nienormalne. Interesujące. Coś musi być w tym mieście, albo raczej coś jest nie tak z tym miastem. Tak, w większości... Tak, w każdym innym miejscu wyglądałoby to inaczej, ale wychodzi na to, że Saint Mister nie jest takie normalne jak reszta świata. Dostaliśmy nową zagadkę, co? Zaczyna się teraz piąty rozdział, czy nie? A, ranek. Czy to była Beatrice przed chwilą, co otwierała okno? Ale w każdym razie ładnie to wygląda.